Hej, cześć, witajcie ludziska w pierwszym odcineczku z WWE Supercard. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie zaczynamy na razie jeszcze nowej serii z WWE Supercard, mianowicie planuję nagrać jeszcze trzecią grę mobilną na tym kanale i za jakieś kilka dni wyślę filmik na kanał, gdzie będziecie mogli wybrać jedną z tych trzech gier, czyli Bloons Monkey City, WWE Supercard lub jeszcze trzeciej gierki, z której mógłbym zrobić w przyszłości serię. Tak więc jeżeli spodoba Wam się ten odcinek i chcielibyście ich więcej, napiszcie pod spodem komentarz oraz zostawcie łapeczki w górę. My dzisiaj zagramy na prawie świeżutkim koncie w WWE Supercard. Jest to karcianka związana z wrestlingiem z federacją WWE. Zbieramy karty, pokonujemy przeciwników wedle danych statystyk, gramy w różne tryby. Szczerze powiedziawszy, grałem w sezon pierwszy sprzed 3 lat i teraz co roku federacja postanowiła wydawać kolejne sezony, które zmieniają rozgrywkę, dodają nowe tryby, dodają nowe karty i ich rangi. I szczerze, za bardzo tego do końca może nie ogarniam, ale jeżeli będziemy nagrywać tę serię, to obiecuję, że będziemy wspólnie właśnie ogarniać to wszystko. Znajdujemy się właśnie w menu, które dosyć inaczej wygląda, tak jak ja zapamiętałem to do tej pory. Mamy tutaj różne tryby na samym środku. Możemy przejść do naszych kart, których mam troszeczkę, chyba mam 17x250, coś w tym stylu. Tak jak mówiłem, nie jest to świeżutkie konto. Starałem się zrobić tak, żeby było czyściutkie od samego zera. W przeszłości miałem swoje konto, na którym miałem bardzo dużo kart i mógłbym na nim grać, ale jeżeli miałbym prowadzić serię albo jakieś odcinki solowe właśnie z tej gry, to pomyślałem, żeby zrobić czyste konto, ale niestety się nie da, więc wybrałem jakieś stare konto facebookowe bodajże, na którym mam bardzo mało kart, mam tylko 29 zwycięstw, więc uznajmy to, że to jest czyste konto. Tutaj znajdują się wszystkie moje karty, starałem się pousuwać nawet jeszcze kilka, żeby wyglądało to wiarygodnie jako start. Zacznijmy od tego, że tutaj mamy karty wspomagające na przykład nasze statystyki, możemy je wyrzucić, jeżeli będziemy używać naszych kart, na przykład plus 7 do charyzmy i tak dalej. Mamy divy, mamy kobiety, które też walczą, które mają swoje statystyki, jak widzicie używa się w tej grze czterech statystyk. S2 oznacza, że karta pochodzi z sezonu drugiego, common, czyli częsta karta, special ability potrafią dodawać jeszcze jakieś dodatkowe statystyki, jeżeli idealnie dobierzemy kartę. Żółty taki trójkącik oznacza, że jeżeli wylosujemy właśnie tą Alicia Fox i weźmiemy kartę, która tutaj na dole jeszcze ma kolejny żółty trójkącik, to wtedy ich statystyki tych obu kart się zwiększą, ponieważ są takie rundy, w których możemy wyrzucić aż dwie karty. W innym wypadku, jeżeli byśmy wyrzucili żółtą taką i powiedzmy gdzieś tutaj Sin Cara byśmy wyrzucili z niebieskim trójkącikiem, to wtedy statystyki obie spadają. Jeżeli będą dwa niebieskie po tej samej stronie, to statystyki są te same. Mam tutaj kilka takich podstawowych kart, mam kilka uncommon, mam trzy rzadkie i jednego super rzadkiego Andre the Gianta. W grze istnieje system tak zwanych tierów, czyli obecnie mogę na przykład wylosować karty maksymalnie super rare. Są jeszcze karty, tylko nie wiem gdzie to szczerze sprawdzić, które są legendarne, epickie i mają rangę WrestleMania, WrestleMania 33, Survivor i tak dalej, więc tak jak mówię, jesteśmy na samym początku. Grę się zaczyna z rangu rare, jeżeli mamy troszkę lepszy ten skład kart, to wtedy właśnie tutaj wzrasta ten poziom i możemy zyskać super rare, później kolejnym poziomem jest super rare plus, czyli powinniśmy mieć częstszą szansę, żeby dostać super rare kartę. W tym miejscu mamy obecnie deck editor, czyli jak widzicie na samej górze mamy tutaj tryby na przykład Wild, War, Royal Rumble, Elimination Chamber i tak dalej. Szczerze w te różne tryby nigdy nie grałem, więc będziemy mieli okazję, żeby właśnie to wszystko przećwiczyć, szczególnie nie wiem czym jest War. Wild to zwykły exhibition, czyli walka jeden na jednego, zdobywanie kart i tak dalej. I głównie będziemy zajmować się właśnie graniem w te tryby. Tutaj mamy top 8 kart, w tym wypadku 4 zawodników męskich, 2 zawodniczki, które zawsze musimy mieć i 2 właśnie karty wspomagające. A tutaj jak widzicie mogę sobie ustawić reprezentantów w naszych trybach, na przykład w trybie Wild, War albo w Royal Rumble, ale mamy jeszcze za mało kart. Oprócz tego jak widzę jest system drużyn, przyjaciół, newsów i tak dalej, ale ja nie wiem czy będę z tego korzystał, nigdy nie korzystałem, chyba dlatego, że jeszcze wtedy tego nie było to zaimplementowane w grze, więc jakoś tego wybitnie nie potrzebuję. W tej zakładce mamy jeszcze takie tryby, które rzadko się odblokowują, twórcy odblokowują to raz na powiedzmy 2-3 tygodnie, Team Ring Domination i Money in the Bank.
Jeżeli będziecie chcieli oczywiście więcej odcinków, tak najbardziej będziemy grać w takie tryby. No i tutaj możemy kupić paczki z kartami. Zobaczymy, czy w przyszłości kupimy sobie, ale naprawdę tych kart jest niesamowicie sporo, jak możecie zauważyć. Dobrze, pozostaje nam po prostu przejść już do gry, czyli wybieramy sobie tryb Wild i możemy zawsze wybrać jednego z trzech oponentów. Może tego Chucka nie będę brał, wezmę Olafa dla testu, albo Jimmy'ego, bo on ma więcej przegranych, zobaczymy. Przeciwnicy są z tego samego tieru, więc może być tak, że mogą mieć jedną zajebistą kartę i na przykład 4 słabe czy 5 słabych i tylko dlatego mogą mieć taki niski tier, bo zawsze to można sobie zwiększyć, zmniejszyć w zależności od tego, jakie sobie ustawienie kart wybierzemy. I po loadingu zaczynamy naszą walkę. Chris Jericho jest tutaj naszym awatarem. Mam nick wybielacz, bo 3-4 lata temu w to grałem, więc pierwsza runda. Female solo, czyli mamy dwie kobitki, wybieramy jedną z nich, która ma lepszą statystykę podświetloną na żółto. Bierzemy oczywiście Emme. Użył menadżera, Paula Barrera zwiększył sobie statystyki, trochę niefajnie, chyba przegram aktualnie. Emma 83, możemy sobie skipować. I Naomi z 89 bodajże. Jednak Naomi wygrała, kurczę, nie mam tak dobrych kart jak widzicie. Male Tag Team, czyli teraz drużynówkę robimy. Wybieram sobie Chrisa Jericho i Johna Cena, bo jeżeli bym wybrał Andre the Giant'a, to już bym to w sumie przegrał. Ale tutaj zwiększą się statystyki, zobaczmy co on wybrał. Bookera T i Triple H'a. Wątpię, że ja to wygram, bo on ma kartę Super Rare. Ale przewinmy to troszkę. No i niestety przegrałem, już wiem, że to przegram, bo gra się do 3 rund, więc female solo, okej, myślałem, że chociaż Andre the Giant'a wyrzucę, ale już widzę, że to absolutnie przegrałem 3-0, więc no nie za dobry start, ale dobrze, będziemy się tutaj uczyć nowych jakichś funkcji, będę wam wszystko tu przedstawiał i co możemy zrobić po wygranej walce, jeżeli przegramy absolutnie, to dostajemy jedną kartę i możemy sobie stąd wylosować. Jeżeli wygramy, dostajemy dwie karty, a jeżeli wygramy 3-0 jak ten przeciwnik, to otrzymujemy tutaj trzy karty. Więc chodzi tutaj o to, że to całe pole to 5x5 resetuje się, jeżeli dostaniemy minimum kartę Rare albo Super Rare. Tutaj w tych już 23 kartach znajduje się jedna karta Rare albo Super Rare. Dopóki jej nie znajdziemy, to będziemy musieli kopać tutaj wszystko. Powiedzmy, że wezmę sobie stąd i dostaliśmy Uncommon Eve Marie. Więc na razie musimy po prostu kopać, aż nie znajdziemy Rare lub Super Rare. Klikamy sobie Done i możemy kolejną walkę zagrać. Ale wątpię, że teraz będę zwiększał jakieś tam umiejętności kart. Ta Eve Marie chyba za dużo mi nie pomoże, więc po prostu weźmy Noaha. On ma dużo przegranych, możemy spróbować z nim zawalczyć. No dobrze, stary Bruno Sammartino na awatarze. Walka na szybkość. No dobrze, tutaj żadne karty wspomagające nie pomogą. Bruno Sammartino jest ten Cold Steve Austin, ale tutaj już widzę, że przez to dwa różne kolory zmniejsza się statystyki. Widzicie? Minus 5 nawet. Procent. Więc dobrze, zobaczmy czy to się uda. Bingo, udało się, pierwszy punkcik dla nas. Teraz proszę, female solo. Power i speed. Żadna z naszych statystyk, trochę słabo. No obie są takie same, więc przegraliśmy już tutaj. Trudno się mówi. Naomi tutaj wygrała. No i female solo, co jest? Ja nie chcę kobitek wyrzucać, ja mam słabe te kobitki. No ja już to przegrałem na 100%. Female chyba power było, tak? No i niesamowicie, przegrałem, kolejny raz przegrałem. To jest głupie, czemu wybiera same kobiety? Ja nie mam tutaj dobrych kart z kobietami. Wylosujmy Luka Harpera, okej, nic wielkiego. Te karty common możemy używać do levelowania naszych zwykłych kart, czyli po prostu pochłonie tą kartę i zwiększy troszeczkę level i statystyki naszej jakiejś głównej karty, ale chyba nie będę za często tego robił. Dobra, on ma 0 zwycięstw i 0 porażek, tutaj musi się udać. On nie może mieć czegoś dobrego. Zobaczmy, co będziemy mogli wyrzucić. Okej, Power Toughness. Lecimy z Andre the Giantem. Mademiza Super Rail. Ale mimo tego wygram. Bezproblemowo. Po 200 mam tutaj statystyk, więc absolutnie dobrze nam poszło. Mail Speed. Tutaj nie mam żadnej karty ze Speedem. Idę z Chrisem Jericho.
A tutaj mnie pokona, bo sobie zwiększył troszkę statystyki. A no dobra, trudno. Shawn Michaels wygrał. Mail solo toughness. Toughness ma tutaj John Cena, proszę. Czy ja to wygram? 115. Czy on też użył? Nie, to jest moja karta. Chyba wygram. Proszę Cena, wygraj. Użył znaku. O jest, wygrałem w końcu 2-1. No niesamowicie. Pierwsza walka dzisiaj wygrana. Super, dostałem kartę energii, nie wiem po co. No dobrze, kopiemy dwie karty. Karta energii. Do czego się ona przydawała? Szczerze nie pamiętam. Super Rare! Tito Santana! Niesamowicie! No to sobie teraz możemy dodać tę kartę do naszego deku, więc sobie powróćmy tutaj. Wylosujmy My Cards. I teraz mogę Tito Santana... A, to nie tutaj się robi. Mogę Tito Santana dodać do Wild. I powiedzmy, że zamiast Jaya Uso. Chociaż zobaczymy, czy Jay Uso jest warty... Tak, jest wart usunięcia, więc swap Tito Santana. Super! Teraz powinniśmy mieć większe szanse na wygraną. Lecimy kolejną walkę. Michael? Okej. Z Michaelem, John Cena reprezentujący niego. Zobaczymy, jak to tutaj nam wyjdzie. Mam nadzieję, że wygram nawet i 3-0, bo mam nawet dogodne karty. Szkoda tylko, że w tag teamie te dwie karty nie za bardzo by współpracowały. Okej. Idziemy z Andre the Giantem. Chyba nie powinien mieć jakieś lepsze karty. Nie ma. Super. Pierwszy punkt dla nas na pewno. I teraz proszę o jakiś tag team. Speed jednak. No to lecimy ze Speedem z naszym Tito Santaną. Wygrana oczywiście. Więc już mi się tutaj bardziej podoba. I co, pewnie kobiety. Female solo power toughness. Toughness mogę wziąć i bierzemy sobie Emmę. O, czy mam szansę? Bo tutaj dwie statystyki wchodzą w grę. Czy Emma wygra? Kurczę, jednak nie. A miałbym 3-0, miałbym 3 karty. Ale wciąż to jest wygrana, więc bardzo się cieszę. Więc chodźmy dalej wylosować karty. Dostałem kartę energii. No i jak widzicie, zresetowało się. Mam już nawet Super Rare Plus. Okej, czyli jest po prostu większa szansa, że zamiast Rare dostanę Super Rare. Tak jak w ostatnim wypadku. Common WWE Universe. Plus 7 do charyzmy. Może sobie wykorzystam. I karta Speed. Mogę sobie dodać do którejś karty. I będzie ona miała plus 6 do speedu, ale to chyba przez 5 rund, jak widzę. To jest taka tymczasowa jakby karta. Ale chyba takich rzeczy nie będę używał, bo nie jest to aż tak potrzebne. 4 do 2 zwycięstw. Okej, spróbujmy. Jay albo Jimmy Uso reprezentowany. Świetny nick mojego przeciwnika. Aż boję się wypowiedzieć. Mail solo, toughness, charyzma. Lecimy z Andre the Giantem i wygrana, super. Ja chyba mam nawet Andre the Giant, jak widzicie, 9 na 15, to jest chyba właśnie ten level 9 do maksymalnie 15, więc absolutnie super. Musiałem kiedyś chyba go poulepszać w takim razie. Mail solo, power speed, lecimy. Znowu to nie są te statystyki, które mogłem zwiększyć. Tito Santana pozamiatał. Mail tag team, idealnie charyzma. Bierzemy to i to, po 113 mają, jeszcze się zwiększy, bo tag team... Ej, John Cena kontra John Cena. Nie, on ma trochę zwiększonego, to ja to przegram. Ja to przegram, on wziął te same karty. Jaki typek. No niesamowite. No to fajnie. Nie, ja wygrałem. Ja to wygrałem, jak to? On miał zlevelowany. A może ja też miałem zlevelowane? Absolutnie nie wiem, ale mamy 3 karty. Super, karta energii jeszcze kolejna. No i bierzemy. Powiem wam szczerze, że w przeszłości nie... O, dostałem kartę Rare od Toughness, okej. W przeszłości nie było możliwości brania 3 kart, było przy zwycięstwie do zera. Było maksymalnie właśnie ich 2 wciąż. Dostaliśmy kartę Toughness, co z nią mogę zrobić? To jest bardzo ciekawe. No niestety zgadza się, te karty są słabe, to jest no niepotrzebne, bo użyjemy teraz tej karty. I dostaniemy plus 7 do statystyk, ale to jest na 7 walk, więc no bardzo, bardzo średnio. Z tego powodu, że osiągnąłem 5 level przed chwilą, no przed chwilą kiedyś tam, to sobie mogę dodać jeden token, który zwiększy na stałe nasze statystyki. Myślę, że pójdziemy po prostu w siłę tutaj dalej. Dostanę plus 4 tylko. Zawsze coś, nie narzekam. Przy kolejnym levelu będziemy mogli po prostu jeszcze to zwiększyć o kolejne plus 4. Możemy potrenować jeszcze go, wykorzystajmy jakąś słabą kartę. Powiedzmy Luke'a Harpera i Colina Cassidy'ego, a.k.a. Big Cassa. No i zobaczmy, czy będzie level 10. Jest jak najbardziej level 10. Idziemy w siłę.
Confirm Tokens Super. Więc karta jest już bardziej ulepszona, ja nie narzekam i możemy iść po prostu dalej. Spider, który ma 0 wygranych i 0 porażek. To jest dziwne, że losuje mi takich przeciwników. Być może oni po prostu zaczynają grę i już sobie kupują karty ze sklepu i może to tak to działa. Ale zobaczmy, Speed. No cóż, to pójdźmy z Andre the Giantem. Przygrana, okej, super. Ja się cieszę. Pierwszy punkcik. Mail Solo Power. A do Power nie mam dodatkowej karty. Wygrana kolejna. No i może jeszcze trzecią kartę zdobędę dzięki temu. Female Tag Team Speed. No to lecimy z nimi. O Jezu, ale one są złe, bo... A ona też ma. Ona ma Alicia Fox i też niebieską kartę z Natalią. Zobaczymy, zobaczymy. Czy Emma wygra? Niestety punkt stracony. No trudno, dwie karty wciąż dla nas. A weźmy stąd może. Z rogów. Ryback. Będzie do karmienia. Drog. Okej, też będzie do karmienia. Card Discovered. New Catalog Star Rating 102. Dobrze. Rusev reprezentowany. Rusev Day. I lecimy. 3-0 jest obecnie. Ale szybkie są te walki. Naprawdę nawet w 30 sekund da się to wszystko tutaj ogarnąć. O, Andre the Giant pozamiata Bruno Sammartino. No widzę, że tutaj melodia przeszłości jest pomiędzy zawodnikami. Mail Solo Speed. Lecimy z Tito Santaną. Kolejny punkt, super, będą dwie karty. I liczę, że jeszcze z kobitkami nie skiepszczę. Power i charyzma. Charyzma do Emmy. On ma lepszą Emmy. No i właśnie widzicie, o co tutaj chodzi. Większy tier, po prostu większe statystyki. No niestety. I to jeszcze z sezonu drugiego to są karty. No dobrze, ale wciąż wygrana, wciąż dwie karty. Zobaczmy, co tutaj nam uszykowali. Bierzemy z rogów. Speed, bardzo niepotrzebne. Ciekawe, czy mogę ich użyć do właśnie levelowania postaci. No i Hideo i Tami. No okej. Właśnie zobaczmy. Czy ja dostaję karty tylko z sezonu drugiego, czy ogółem dostaję karty? Nie chciałem tutaj przejść, chciałem do deck editora, do My Cards. No i zobaczmy, czy wszystkie są z sezonu drugiego. Na razie wszystkie otrzymuję z sezonu drugiego. A kiedy zacznę otrzymywać z sezonu czwartego, już nawet nie mówiąc o trzecim? Tego akurat nie wiem. Przejdźmy jeszcze, powiedzmy, 5 walki, zakończymy ten odcinek. Ocenicie to wszystko, jak mi poszło, czy chcecie takich odcinków po prostu więcej, nawet na live'ach, żeby odprężyć się i po prostu zagrać w tą karciankę. Wybielacz idzie do gry, Toughness i Speed, lecimy Andre the Giantie, wygrana z Rusevem. Panie Ruru, niestety nie tym razem. Jeszcze z tą menadżerką Miss Elizabeth. No dobrze, Speed, I to Santana. Czyżby Mark Henry miał mnie pokonać? A jednak nie, super. Female Tag Team Charyzma, no to będzie bardzo słabo, bardzo... Słabo, nie, on ma Tag Team. Plus 10% do statystyk, absolutnie nie. Czyli wciąż dwa kolejne punkty i dwie karty. A weźmy sobie stąd teraz. Kalisto, jakiś taki wzorek głupi zrobię, Big Show, okej. Czy Big Show też sezon drugi? Też sezon drugi. Dziwnie bierze, że dostaje tylko takie. Steve Austin z Neville'em na wierzchu. Okej, dobrze, idziemy. Charyzma. Dobrze, to ta karta powinna starczyć. Ile mu da Jimmy Hart? Czy nie za dużo? Nie, to już mu tyle dał. Okej, czyli Andre the Giant wygrał. Super, już się naprawdę bałem, bo to była chyba najgorsza jego statystyka. Female Tag Team Toughness. Mogę z tym pójść, ale będzie rare? Nie, jednak. Ej, mogę to wygrać. Mogę to wygrać. U niego też się skiepści, bo nie ten tag team, nie te kolorki. I co tutaj dostanę? Jest, wygrałem. 2-0. Jeszcze Mail Solo Power Speed. Lecimy, Tito Santana, proszę cię. Jest wygrana, ej, będzie 3-0, będą 3 karty, super. Niesamowite. Bonus pick awarded. Okej. Jeszcze zagramy sobie 3 kolejne walki, energy kolejne. Nie wiem, ile jeszcze będę ich dostawał. Tyson Kidd, niepotrzebny. Rosa Mendes, niepotrzebna absolutnie. Samoa Joe, będzie na żarcie po prostu dla tych kart. Ale nam wylosował przeciwników. Ale to jest piękne akurat, że losuje takich przeciwników, że w ogóle jeszcze są ludzie, którzy mają karty sezonu drugiego. Więc tutaj nie wiem, co zrobić. Female Solo, Speed Charyzma.
Obie mają to samo. I idę po prostu. Mam wywalone, bo pewnie... ulepszona karta to już... I tak czy siak. Miałem na levelu 10 zresztą. W ogóle menedżer jeszcze może bić. Fajne animacje tutaj są tych kart. Mail Tag Team. Czyli Jericho idzie, Toughness z nim. Oj, to będzie przegrana. To będzie solidna przegrana. Oj, oj, oj. Dostanę jedną kartę. Jeszcze female solo. Będzie... Nie, przegrałem to. No nie wierzę w to. Przegrałem. No nie podoba mi się to. Trafiłem na bardzo niefajnego przeciwnika. Goldasta miał na awatarze. No cóż, jedna karta tylko. Kofi Kingston. Okej. Okay. Teraz... 0-0. Spróbujmy. Roman Reigns tam miał po 45 zwycięstw i porażek. Spróbujmy z Andre the Giantem na jego awatarze. Charyzma. Lecimy. Czy on też Andre the Giantem? Nie, Junkyard Doga wyrzuci. Ale tak czy siak wygrana. I tak miał bardzo słabą kartę jak na Super Rare, bo i tak mam ulepszoną Power Toughness. Dobrze, żeby to już definitywnie wygrać. Ma Andre the Giant, ale wersji Rare. Zero problemu. Ten atak znakiem, to jest takie głupie. No i jeszcze na speed. Może już nie będzie miał karty Rare? Ma, wygrał. Ale wciąż dwie karty dla nas. Niestety, trudno. Mówi się tak. Przechodzimy dalej. Karta energii kolejna. No i dwie karty, zobaczmy. Randy Orton. Karta energii, nie potrzebuję ich. Ja tego nie uznaję jakoś. Refills a card stamina in King of the Ring. Aha, bo w King of the Ring można wykorzystać w tym turnieju karty i po prostu one tracą swój power. Jednocześnie statystyki im się zmniejszają i tymi kartami musimy po prostu uzupełniać. Kolejny przeciwnik to jest Dixon Cold XR. Stone Cold Steve Austin na awatarze. Okej. Mail Solo Speed Charyzma. Lecimy. Mam nadzieję, że nie będzie miał po 200. Nie, Jack Swagger jako Super Rare. With the people. To było łatwe. Mail Tag Team Speed Charyzma. Lecimy z charyzmą tutaj. No i zobaczmy. Super Rare. Ale ma Stone Colda słabego. To powinna być wygrana. A no tak, jeszcze zły Tag Team. Dobrze. No i pewnie jeszcze kobitki będą niestety. Moje kobitki naprawdę bardzo są słabe tutaj. 82. No z takimi kobitkami to ja nie mam szans, żebym zdobywał jakieś niesamowicie wielkie nagrody, czyli do jaja po prostu owalić kogoś. Ale wciąż to są dwie karty. Kolejna karta energii. Tutaj teraz kosimy. Fernando! I energia. No nie, nie chcę energii. Ale chyba nie powinienem już dostawać kart energii, jeżeli będę miał te 25. Już chyba mi 4 tylko brakuje, więc... Boże, ja już ich nie chcę dostawać. Okej. Okay. Mail Solo. Speed Charyzma. No dobrze, lecimy z Andre the Giantem, wygrany. Super. Przecież nawet Stone Cold Steve Austin mu nic nie pomógł. Female Solo Power Toughness. Tak, Toughness. Chyba powinienem dać radę. Remis! Female Solo Power. No nie, nie chcę female. Ale Eva Marie ma. I wygrał to! Jest ekstra mecz. Toughness. Okej, okay, lecimy. Dobrze, powinna być wygrana? Czy to będzie wygrana? Czy to będzie wygrana, czy... Ja to przegrałem przez głupie dwie kobietki! Widzieliście? Przez głupie dwie karty kobiet. Nie, muszę dostać rzadką kartę kobiet. Nie chcę... O Jezu, bo dostałem jedną. Nie chcę tak. Alessandra, 9-0. Okej, okay, lecimy. Proszę, przyda się taka super raid kobieta. Nawet legendarna by się przydała. Toughness, charyzma, no nie. Okej, okay, z Rosą Mendes mogę wygrać, ale ona mi obniżyła też statystyki. Ale mimo tego wygrałem. Mail Tag Team, Toughness, super. Idziemy z nimi, o Jezu. No musiałem trafić, ale oni obniżają. Czy jest jakaś minimalna szansa? Nie, nie było minimalnej szansy. Mail Solo, już myślałem, że dostanę kobietę. Dobra, Triple H. To było proste jak nie wiem co. Okej, okay, wygrana kolejna. Czy w końcu wyczyszczę ten stół, czy jeszcze nie? Speed?
Roman Reigns. No jeszcze mam kilka tych kart. Kurde, chcę już wyczyścić ten stół i mieć to z głowy. I dostać jakąś dobrą kartę. Adam. Power toughness. Mail solo. Lecimy. Bezproblemowo Triple H. Jesteś przegranym. Ale martwi mnie, że są tylko karty z drugiego sezonu. No, ja bym chciał... No nie, dobra, nie będę marnował nawet wspomagaczy na to, bo to jest bezsens. Te karty kobiet są beznadziejne w tej grze. Nie miałem szans tutaj absolutnie. No i mail solo power. Proszę. O nie, no przegram. Czemu dostał takie dobre karty? Czemu akurat ja wylosowałem na takiego? No jedna znowu karta. Masakra. Może tutaj? Ruru. No okej. Okay. Biorę Tibi Gonsina. Ciekawe co to znaczy. Tibi Gonsina? Nie wiem. Jak zaczniemy female solo power? Śmieszne te kobiety, siła ich. Tak. No i przegrana. Dzięki gro! Jak fajnie! No nie wierzę. I co, i pewnie... O, jeszcze tag team nawet kolejny. No, to, a teraz wyrzucił karty rare i uncommon. No, w tym momencie musiał słabiutkie karty, żeby po prostu wyśmiać mnie. Wyrzucić. No, mówi się trudno. Kolejna jedna karta. Czy będzie to tym razem? Zostały już cztery. Rare Jimmy Uso. Nie jestem pocieszony, bo mam w sumie lepsze tutaj i chyba po prostu nie będę miał czym sensownym tutaj zamienić. Za Johna Cena? Chyba nie. Swap. Zobaczmy, czy w jakichś statystykach. Nawet jest gorszy. Będę musiał po prostu to ulepszyć. Czyli wykorzystać Jaya Uso. Jeszcze mam Jimmy'ego Uso. Lol. Żeby ulepszyć na przykład takiego Tito Santany czy Andre the Giant'a, ale dobrze. Powiedzmy, że to będzie na tyle w tym odcinku, więc dzięki ludziska za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej WWE Supercard, piszcie w komentarzach, łapkujcie ten filmik, żebym widział, że chcecie to na przykład bardziej od Bloons Monkey City. Za kilka dni pojawi się jeszcze trzecia gra mobilna na tym kanale i jak mówię, za jakiś czas pojawi się filmik z głosowaniem, gdzie będziecie mogli wybrać jedną mobilną gierkę spośród właśnie tych trzech, z których zrobię po prostu dłuższą serię. Więc dzięki za oglądanie, widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, hej hej!